że jeżeli powiem, że internet stał się bardzo ważny w naszym życiu, to nikogo to nie zdziwi. Moje zdanie na temat internetu nie jest jakoś szczególnie odkrywcze. Uważam, iż jest to naprawdę niesamowite narzędzie, które jednocześnie pomaga, jak i szkodzi ludzkości. W dzisiejszych czasach ludzie wykorzystują je do wszystkiego. Gdyby na świecie nie było internetu, byłoby po pierwsze o wiele nudniej, niektórych rzeczy nie moglibyśmy się dowiedzieć w bardzo krótkim czasie. Korzystać może z niego prawie każdy. Od 5-latka, który ogląda filmy na YouTubie, do starszej osoby, która po prostu sprawdza, jaka będzie pogoda. Jest genialnym narzędziem do wyszukiwania informacji z całego świata. Jest on bardzo przydatny, ponieważ zawsze, jeżeli mamy z czymś wątpliwość, możemy zadać nasze pytanie w internecie i najprawdopodobniej znajdziemy na to odpowiedź. Internet może być pomocą naukową, inspiracją dla wielu ludzi. Dla mnie internet oznacza szybki i sprawny dostęp do potrzebnych informacji oraz rozrywkę, mam na myśli social media, na których na przykład piszę ze znajomymi. Można również wykonać jakąś transakcję przez internet, niż gdyby miało się jechać do banku i wpłacać pieniądze, albo różnego rodzaju załatwiać sprawy urzędowe poprzez takie strony jak Apple App i tym podobne. Zamiast kupowania filmów, oglądamy je w serwisach streamingowych. W gry możemy grać bez fizycznych nośników. Książki papierowe powoli zmieniamy na wersje cyfrowe. Wiele spraw urzędowych możemy załatwić drogą elektroniczną. Chyba każdy wie, że kiedyś było tak, że nie było takiego czegoś jak e-mail po prostu. Zawsze trzeba było iść lub pojechać do poczty, dać list. A teraz jest ułatwione, że po prostu tworzysz e-mail i wysyłasz komuś jakiegoś e-maila. Pozwala nam wirtualnie zwiedzić dowolny zakątek świata, uczyć się różnych rzeczy. Przecież to daje nam pomoc. Możemy dzięki temu znaleźć pracę, możemy dzięki temu nawet znaleźć przyjaciół czy inne osoby, które nam pomogą w czymś, więc internet jest bardzo ważny. Teraz korzystają z internetu. Moje babcie, dziadkowie mają różne aplikacje, żeby się komunikować. Osobiście korzystam z niego praktycznie codziennie i nie wyobrażam sobie życia bez niego. Jest to równoległy świat, w którym czeka nas wiele przygód. Mogą one być piękne i zachwycające, ale niektóre też niebezpieczne. Internet nam bardzo pomaga w pracy, lekcjach, po prostu to bardzo dużo zmienia w naszym życiu i oszczędza nam czasu, ale też uzależnia. Internet jest jakby taką częścią w sumie już życia, dlatego że teraz nie wyobrażam sobie kogoś, kto nie używa internetu. Jest dużym jakby to pamiętnikiem, bo wszystko, co jest w internecie, wszystko, co powiesz, wszystko, co napiszesz, nigdy nie znika, dlatego że co już się doda do internetu, nigdy nie zginie. Ale absolutnie nigdy nie zginie. Ludzie każdego dnia wykorzystują go do kradzieży, oszustw, wyłudzeń. Nie wspominając już o zjawisku hejtu, który stał się w ostatnim czasie tak powszechny, że ludzie chyba przestali zwracać już na to tak dużą uwagę, przynajmniej w moim odczuciu. Nie warto zapominać o tych minusach internetu. A właściwie to nie są minusy internetu, tylko tych ludzi, którzy próbują włamać się do prywatnej informacji innych i dlatego nie warto pisać swoją informację prywatną, na przykład numer telefonu, do nieznajomych w internecie. W internecie jest wiele niebezpieczeństw, na przykład oszustów, którzy chcą wyłudzić od nas pieniądze, lub hakerzy, którzy chcą nas hakować. Możemy stracić wszystkie dane, konto bankowe, wszystko, co jest dla nas ważne. Możemy stracić mnóstwo pieniędzy i bardzo ważnych dokumentów. Trzeba niestety uważać na fake newsy. Nie można wierzyć we wszystko, co jest w internecie, ponieważ każdy może to napisać. Ludzie czują się tak
anonimowo, a jednak no, trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy też ludźmi i szanujmy innych, bo inni to nie są maszyny, które nie mają uczuć, tylko to też są ludzie po drugiej stronie. Jeśli znacie kogoś, albo macie kogoś, znacie takiego kogoś, albo jesteście sami ofiarą cybermobbingu albo czegoś, zgłoście to do osoby, do rodzica, do nauczyciela albo do pedagoga. Dlatego, że to co będzie, jeśli tego nie jest dużo przypadków, dzieci dostawały depresję. Internet bardzo zmienił ludzkość. Większość ludzi jest od niego uzależnionych. Ufają mu zbyt bardzo. Dlatego są narażeni na różne niebezpieczeństwa z jego strony. Tak, uważam, że internet niesie za sobą bardziej pozytywne skutki niż negatywne. Musimy po prostu nauczyć się z niego korzystać i wiedzieć, co jest dla nas dobre, a co złe. Jednak chyba można powiedzieć, że internet stał się tak, tak spójną częścią naszego życia, że powinniśmy funkcjonować w nim, znaczy traktować funkcjonowanie w nim jak funkcjonowanie w prawdziwym życiu, w realu. Przede wszystkim uważać i nie ryzykować swojego bezpieczeństwa. Ale ważne jest dla mnie to, żeby dobrze zaprezentować się w tym internecie, bo wszystko zostaje, każde zdjęcie, które wrzucisz, każdy like, który dasz, to wszystko tam zostanie. I jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie mógł wykorzystać to przeciwko tobie. I to, że możemy stworzyć w internecie postać, jaką chcemy, jest z jednej strony zaletą, ale z drugiej też ogromną wadą internetu. Wydaje mi się, że gdyby nie było internetu, ludzie byliby spokojniejsi, ponieważ internet jest napakowany najróżniejszymi treściami, w których jest pełno wiadomości. Często ludzie już te wiadomości po prostu przytłaczają. Myślę, że komunikacja byłaby też utrudniona oraz, że ludzie częściej sięgaliby po książki w poszukiwaniu odpowiedzi i informacji. Tak naprawdę to jest takie największe odkrycie człowieka. Bo internet, nie myślę, że cokolwiek by przebiło właśnie internet, więc dlatego tak by to wyglądało. Za 20 lat internet będzie już bardzo doskonały. Na razie jeszcze nie jest doskonały, ale już za 20 lat jestem pewien, jak będę dorosły, będzie już wspaniały.